Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Agnieszka Grażol, wykładowczyni Akademii Mazowieckiej w Płocku i prezeska Płockiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka. Tak, dzień dobry. A w związku z tym, że prezeska Towarzystwa Kultury Języka, to właśnie porozmawiamy o języku polskim, ponieważ Rada Języka Polskiego podjęła już decyzję, podjęła uchwałę w sprawie zmiany zasad ortografii polskiej. Jest to tak naprawdę największa zmiana od wielu lat, mówi się, że największa zmiana w powojennej Polsce. Powiedz, dlaczego, z jakiego powodu w ogóle została wprowadzona? Tak, o tych zmianach dużo się mówi i rzeczywiście mówi się, że to są największe takie komplementarne zmiany od okresu powojennego. Bardzo potrzebne zmiany. W zasadzie te zmiany, które teraz następują, takie ogłoszone publicznie już komunikatem z 10 maja, czyli zupełnie niedawno, ale takie, które zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2026 roku, one porządkują wiele spraw. Gdy ja po raz pierwszy zobaczyłam ten komunikat i w punktach wymienione, gdzie są zmiany, to są świetne zmiany. To są zmiany, o których się przez wiele lat dyskutowało. To są takie problemy, problemiki i wielkie, jeszcze większe problemy, które nastręczają naprawdę bardzo wiele trudności. Myślę, że wiele z tych kategorii, z tych wyrazów po prostu się na co dzień omija, nie używa się ich, bo pisownia jest tak skomplikowana, że lepiej, ja zresztą tak zawsze doradzam studentom, tak. Jak nie wiesz, to lepiej znajdź coś innego, jakiś jeżeli synonim. Nie masz pewności. Także tak, no bo język ewoluuje. Tak? A te zmiany jednak oficjalnie nie były uwzględniane. Tak, to znaczy są to w ogóle zmiany tak zwane konwencjonalne. To znaczy te zasady ortografii to są zasady konwencjonalne w tym przypadku. Mamy takie zapisy ortograficzne, które wynikają z takich powodów morfologicznych, fonetycznych, ogólnie rzecz biorąc budowy języka. Natomiast jest cała duża grupa takich zasad i ustaleń, które są po prostu arbitralne. Czyli to dotyczy na przykład w dużej mierze zapisu wielką czy małą literą. I teraz ustalono arbitralnie, wprowadzono takie zasady, piszemy tak czy inaczej. I tego się trzymamy. Tylko, że później jakoś tak z czasem wchodzą nowe rzeczy, potem się jakieś pojawiają się czasami wyjątki i to się wszystko robi bardzo, bardzo problematyczne. Powiedziałaś już właśnie, że zaczynają te zasady obowiązywać dopiero od stycznia 2026 roku, ale jakie konsekwencje nam to przyniesie? Bo rozumiem, że z jakiegoś powodu tak odległy termin ustalono. Tak, te zmiany są duże i takie, znaczy w wielu przypadkach myślę, że nie będą zauważalne na co dzień, ponieważ dotyczą bardzo takich niby nóżki o tego typu wyrazów. No ile razy używamy w codziennym życiu tego typu złożeń. Natomiast wiele tych zmian jest takich kluczowych i gdyby te zmiany wprowadzano tak od już, pewnie niektórzy by się ucieszyli, ale takie wystarczą zwykłe, codzienne sprawy, jak na przykład kształcenie, czyli jest za chwilę matura, są egzaminy. I co teraz robić? Mnie studenci osobiście już pytali, i co teraz będzie? To jak to jest z tymi zmianami? Ale właśnie poczekajcie, mamy na to w zasadzie, wydaje się, że to jest daleko, ale to jest półtora roku. Mm-hmm. Bo jeżeli zmiany mają być od 1 stycznia 2026 roku, no to tak w zasadzie dużo czasu nie zostało, zważywszy na to, że te zmiany powinny zostać wprowadzone już do nowo drukowanych podręczników, do słowników. Cykl powstawania słownika jest bardzo długi. Mamy już w tej chwili też wersję słowników internetowych bardzo dobre, to też trzeba te zasady zmienić. Trzeba zmienić w zasadach pisowni, ale też trzeba zmienić przykłady tych wyrazów. To jest, myślę, dość krótki czas, jak na tak dużo pracy. Choć myślę, że tak sobie myślą maturzysta, którzy już są w liceum, no to oni gdzieś w międzyczasie jednak będą musieli nauczyć się tych innych zasad. Czyli przez półtora roku obowiązuje nas jeszcze ta pisownia, nazwijmy to po staremu, później po nowemu. Czyli ktoś, kto będzie zdawał maturę za półtora roku, no za dwa w zasadzie, no to już według nowych zasad. Czy jest prawdopodobieństwo, że, no mówiąc kolokwialnie, wyłoży się na tej nowej ortografii? Myślę, że trochę prawdopodobieństwa jest, natomiast jestem przekonana, że nauczyciele będą bardzo zwracać uwagę na te elementy, ponieważ niektóre zmiany są takie, no, zauważalne, dotyczą wyrazów, które stosujemy na co dzień. I tu może być ten punkt najważniejszy. No właśnie, tych zmian jest bardzo dużo. Ja tak przeglądałam te zmiany, to naprawdę jest pokaźny pakiet. Powiedzmy sobie może o kilku
takich najważniejszych. Tak, zmian jest w takiej rozpisce, w komunikacie kilkanaście, ale tam są jeszcze punkty, podpunkty, więc tego się robi zdecydowanie, myślę, 20-30. Natomiast te takie najbardziej kluczowe wydaje mi się na przykład nazwy mieszkańców miast. Do tej pory pisaliśmy, piszemy nadal jeszcze małą literą. To powodowało trochę trudności, ponieważ było takie skojarzenie, no tak Polacy tam, no to dużo, wielką literą piszemy. Nazwy mieszkańców państw. I tak trochę analogicznie taki proces myślenia był to nazwy mieszkańców miast również. A zasada jest taka, wciąż obowiązująca, że nazwy mieszkańców miast piszemy małą literą. Płocczanin, proszę państwa, małą literą. Tu jeszcze się wkrada inny element, ponieważ no właśnie, piszemy małą literą, ale z powodów takich, na przykład, że chcemy kogoś tak no dowartościować, czy takich adresatywnych, pismach, uroczystych, tak. W takim zwrocie właśnie adresatywnym, możemy wielką literą. No i tego mieliśmy całe mnóstwo, zwłaszcza w takich okresach kampanii wyborczych, kiedy to wszystko, drodzy płocczanie, warszawianie i tak dalej, no to drodzy płocczanie jak najbardziej tak, ale później już analogicznie w całych tekstach, często też w dokumentacji urzędowej pojawia się w różnych miastach wielka litera przy nazwach mieszkańców miast, co jest, no wiadomo, korespondencja urzędowa, no nie jest już z taką estymą, nie piszemy zwykle do mieszkańców, co innego, gdy się na przykład zwraca prezydent, to tak, czy ktokolwiek, ale zwraca się do kogoś, ale w takim już tekście, że takim zupełnie informacyjno-operacyjnym, codziennym, no to niekoniecznie. Natomiast to chyba spowodowało, że tak w oko nam bardziej ten płocczanin wielką literą wpadał ciągle. I ja na przykład, ja mam taki, tak testuję pewne te zasady na co dzień na studentach, to znaczy pytam o różne rzeczy, no i właśnie jak widzą, tak piszą. Widzą tych płocczan wielką literą zwykle i wydaje im się na przykład, wielu osobom zresztą, że no właśnie, że nazwy mieszkańców miast piszemy wielką literą, a przez półtora roku jeszcze nie. Ale od 1 stycznia tego 2026 jak najbardziej będzie taka nawet konieczność, bo to nie jest tak, że to sobie teraz wybierzmy, może często było właśnie, o, zasady ortograficzne były zmieniane, ale było, no to możemy tak po nowemu albo po staremu. I w efekcie tak można było więcej w niektórych miejscach, tak było z imiesłowami, nie z imiesłowami, na przykład pisownia, natomiast to już jest konkretnie, zmiany są z wyprzedzeniem i od tego momentu macie obowiązuje tak tylko ta nowa zasada, tak, i to już jest błąd. A tutaj dodajmy, że nie chodzi tylko o nazwę mieszkańców, ale też i na przykład o nazwy mieszkańców osiedli. Tak. Czyli u nas na przykład, jeżeli mówimy Radziwiak, to już wielką będziemy pisać literą. Ale wydaje mi się, że to jest takie chyba naturalniejsze. Tak ja odbieram tę zmianę. To znaczy ona dla mnie no, też będzie wymagała zmiany przyzwyczajeń, bo ja tak od wielu lat jestem uczona, tak uczę studentów. Mamy przedmiot kultura języka i ja właśnie tak bardzo usilnie zwracam uwagę na pewne rzeczy właśnie tego typu. A tu się okazuje, że teraz będzie nagle trzeba cała nasza odwracać. Wiedza. Ale ja jestem za. Bardzo jestem za tymi zmianami. W ogóle pięknie jest to sformułowane w samym tym komunikacie Rady Języka Polskiego, bo to Rada Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk wydała ten komunikat i te nowe uchwały i zasady pisowni. Taki tekst ujednolicony, że tak powiem. To pięknie jest to opisane, że właśnie te zmiany nie są z drugiej strony jakąś gigantyczną rewolucją, że teraz wszystkie zasady nam się zmieniają. Absolutnie nie. Zmieniają nam się natomiast takie miejsca, w których było dużo niekonsekwencji, jakichś wyjątków i takie, gdzie jakby ta pisownia nastręczała bardzo dużo trudności i sformułowała to Rada Języka Polskiego w taki sposób, że mają nadzieję, że dzięki tym zmianom użytkownicy języka zwrócą uwagę bardziej na inne aspekty związane z poprawną komunikacją. I to jest, uważam, wspaniałe. Żebyśmy my aż tak tej ortografii, temu wszystkiemu nie musieli poświęcać czasu. Dla mnie jako dziennikarza to są bardzo istotne zmiany, bo wiadomo, my też musimy pisać poprawnie. I powiem ci, że mnie najbardziej... Może nie najbardziej, ale tak bardzo zwróciłam uwagę na zmianę dotyczącą nazw marek samochodów zwłaszcza, bo tutaj mieliśmy pewien problem. Tak. W komunikacie prasowym, kiedy pisaliśmy, że wypadkowi uległ
pojazd marki Fiat, wówczas było to wielką literą. Tak. Ale kiedy kierowca jechał Fiatem, to już Fiat stawał się małą literką. Tak. I to było też problematyczne i widząc po tekstach innych dziennikarzy, to był problem taki ogólny. Wydaje mi się, że w ogóle to już jest wysoka świadomość językowa, jeżeli ktoś to wie i tak pisze. Bo generalnie to myślę, że w większości tekstów jednak piszący nie dostrzegają tej różnicy. Natomiast oto jest też jeden z takich punktów, na który zwracam uwagę studentom, że właśnie, nie wiem, Panasonic, marka Panasonic wielką literą Panasonic, ale jak mam, nie wiem, Panasonica w domu, no to małą literą. I tak uczę i teraz będę musiała uczyć inaczej. Natomiast właśnie o to też chodzi, to podkreśla Rada Języka Polskiego, żeby to napisanie nie wymagało takiej, jakiejś takiej głębokiej analizy, bo tak naprawdę to takie zastanowienie, no ale teraz czy to jest, no tak, ale to jest przecież samochód marki, tam nie wiem, wszystko jedno, Ford czy Fiat. Natomiast, no właśnie, ale to czy ja mam na myśli tę markę, czy ten sam egzemplarz, który stoi na ulicy i to są takie rozważania chyba bez ostatecznego rozstrzygnięcia, to znaczy od strony takiej technicznej, no dobrze, zwykle w tego typu przykładach jest pisownia taka polecana przez słownik, to ja tak wezmę, natomiast ja na przykład od strony takiej filozoficznej prawie, że jak zacznę rozpatrywać te przykłady, to jakoś mi się to tak wszystko też nie mieści, więc uważam, że takie ujednolicenia są jak najbardziej. To podobnie jest nie z imiosłowami, tymi odmiennymi. Tu jest trochę to, co mamy przez ostatnich, nie wiem, 25, prawie 30 lat, chyba 30, to były zmiany nie z imiosłowami. Wcześniej była ta zasada, że jeżeli to jest znaczenie czasownikowe, to oddzielnie, to tak. A jak nie czasownikowe, to więc łącznie. To wszystko zależało tak. Bardzo to było skomplikowane. I była taka zmiana już zrobiona pod koniec lat 90. w drugiej połowie, dotycząca tych imiosłowów i która zezwalała, żeby właśnie już niezależnie od tej interpretacji, czy to w takim czasownikowym trybie, czy innym, czy my chcemy wyrazić czynność, czy jakość, to możemy pisać w taki uproszczony sposób, wtedy razem. Natomiast jakby zachowano obie pisownie, czyli i tę prostszą, i tę dawniejszą, taką właśnie skomplikowaną, wymagającą tej interpretacji. I tak mieliśmy przez 30 lat i ujednolicenie tego teraz, zwłaszcza, że jakby młode pokolenia wchodząc jakby w nowi użytkownicy języka, oni zwykle już chwytali tę nową zasadę. I to ujednolicenie teraz porządkuje i już nie musimy się zastanawiać, czy ktoś miał na myśli. Często w tekstach, w tym samym tekście pojawiała się pomieszana jedna pisownia, ta stara, z tą nową. Za dużo tego. Mhm. Czy może powiedzmy naszym słuchaczom, czytelnikom, jaka jest ta nowa zasada? Nowa zasada jest taka, że nie z imiosłowami odmiennymi piszemy razem, niezależnie od takiej interpretacji znaczeniowej. No to jest, nawet ja teraz jak słyszę, co mówię, no właśnie na przykład, gdybyśmy mieli nieodmieniony, taki wyraz, nieodmieniony. I teraz niezależnie, znaczy nie musimy prowadzić takiego całego rozważania. Jest to imiesłów i z tym nie, ten imiesłów odmienny, piszemy razem i wszystko. Natomiast wcześniej moglibyśmy jeszcze wprowadzić na przykład nieodmieniany. Czy to jest wtedy czasownikowe ujęcie, czy przymiotnikowe? Jedni, według tej starej pisowni, takich starych nawyków, niektórzy napisaliby oddzielnie, na przykład niepotrzebujący. No, potrzebować to jest jakiś rodzaj czynności, no to gdzieś nam tam pobrzmiewa tym czasownikiem i tak mogłoby być napisane, natomiast no nie ma takiej konieczności, po prostu jest prościej. Bardzo uprościła się, uważam też, jak już jesteśmy przy tym nie z przymiotnikami. O ile pisownia nie z przymiotnikami, tak jak sobie ktoś wyobrazi, jak wyrazy wyglądają zwykle w tekście, tak jak studentów zapytam, to tak myślą, no tak, nie z przymiotnikami piszemy razem. No tak. Tylko, że obecnie jest zasada taka, że piszemy nie z przymiotnikami razem, ale przymiotnikami w stopniu równym. A co to są stopnie? Jakie są stopnie? Coś było, ale o co chodzi? Równy, łatwiejszy. Tak, łatwy, ładny, ładniejszy, najładniejszy i tak dalej. Czyli stopień równy, wyższy i najwyższy. I teraz jest tak. Nie z przymiotnikami w stopniu równym piszemy razem, ale w stopniu wyższym i najwyższym już oddzielnie.
mało kto tak naprawdę, no może nie mało, ale wiele osób na to nie zwraca uwagi, nie ma tej świadomości. Czyli teraz, jaki to jest stopień, ale to jeszcze jest nie wszystko, ponieważ jeszcze są takie wyrazy, gdzie na przykład najniegrzeczniejszy napiszemy razem. Dlaczego? Ponieważ kiedy to zaprzeczenie plus ten przymiotnik powoduje, że to nie jest zaprzeczenie, ale pojawia się inna cecha, jakby taka cecha od razu w tym przymiotniku, a nie samo zaprzeczenie, no to wtedy jest pisownia razem i to jeszcze rozpoznajemy po tym, że najniegrzeczniejszy, że ta partykuła nie jest w środku, czyli najpierw jest to naj, a potem jest to nie. Bardzo to jest skomplikowane. Ja to wiem, proszę Państwa, nie z życia, ale z takich książek dla polonistów, gdzie po prostu na takie wszystkie takie szczególiki zwraca się uwagę. Natomiast w takim, nazwijmy to, prawdziwym życiu bardzo jest to skomplikowane. Ja doradzam studentom zawsze, jak nie wiecie, nie jesteście pewni, szukajcie prostszych form, prostszego języka. On jest i lepiej odbierany, i też nie ma tego ryzyka błędu. Mhm. Czy jak ogólnie oceniasz te zmiany w uchwale ortograficznej? Ja uważam, że to są bardzo dobre zmiany, bo one rzeczywiście są w tak wielu takich jakby punktach w tym naszym języku, które były bardzo takie skomplikowane. Oj, bardzo skomplikowane. Tu powiedzieliśmy zaledwie o kilku tych zmianach, natomiast ich jest dużo, dużo więcej. Na przykład, czy ktoś w ogóle z takich naturalnych użytkowników języka napisałby super zabawa razem albo mini spódniczka razem? No więc, no właśnie, te takie tego typu wyrazy, gdzie jest mini, super, eko. Jakoś tak, powiem szczerze, że mnie osobiście też mini spódniczka napisana razem, mini spódnica, wygląda nie najlepiej. O tak to już powiem z mojego osobistego punktu widzenia. Albo super zabawa. No i teraz ta zmiana nastąpiła, ponieważ to super, mini czy eko trochę nam funkcjonuje w języku, nawet już teraz nie trochę, tylko bardzo, jako osobny wyraz. Tak. I w sytuacji, kiedy możemy to zastosować jako osobny wyraz, to pisownia jest dopuszczalna łączna bądź rozdzielna, czyli może być mini spódnica, ale może być też spódnica mini. Albo super zabawa, zabawa super. Zabawa, która jest super. I w tej sytuacji możemy pisać oddzielnie i wydaje mi się, że to jest takie jakieś takie chyba trochę naturalniejsze. Także naprawdę te zmiany są bardzo, bardzo upraszczające. Słyszałam już takie głosy, że znowu coś tam trzeba wymyślają. Się, tak, wymyślają. Mhm. Natomiast naprawdę to ja też nie przypominam sobie, żeby tak duże zmiany były wprowadzone z taką inicjatywą, nawet nie jakiejś takiej kodyfikacji językowej, bo po prostu coś się dzieje i tam powstaje uchwała, tylko takie, to jest takie bardzo proludzkie moim zdaniem, takie na rzecz komunikacji, na rzecz człowieka. Ponieważ te zasady pisowni zrobiły, znaczy są już od wielu lat bardzo skomplikowane, bardzo i to uproszczenie, ale właśnie tutaj w tym przypadku to skomplikowanie nie wynikało z jakichś takich, tak jak mamy, nie wiem, jak zawsze młodzież pyta, dzieci też, kto to wymyślił, żeby było ukreskowane, uotwarte, żeby było RZ i ży, i H, i CH, i dlaczego tak jest i po co to komu. No więc tych zmian bym się nie spodziewała kiedykolwiek, ponieważ są to wynika z naszej historyczne z budowy języka, z tego, jak się kształtował język i to gdzieś ma to źródło. Natomiast tu mówimy o tych takich właśnie zmianach konwencjonalnych, kiedy Nagroda Nobla inaczej jest pisana, Nagroda Nike, bo w nazwach geograficznych, zapis nazw geograficznych jest bardzo trudny. O, tu jeszcze jedna kluczowa zmiana, taka codzienna, przydatna, ulica, aleja, plac, kościół, pałac, zamek. Jesteśmy przyzwyczajeni, że ulica małą literą, UL skrót też małą literą, natomiast problem już był chociażby przy alei. Tak, aleja małą, ale aleje już wielką. Tak. I ta zasada po pierwsze taka, nie wiadomo z jakiego powodu taka trudna i po co ta komplikacja. No właśnie, jak jedna aleja to małą literą, ale jak aleje to już wielką. Natomiast tu jeszcze jeden wkradał się problem. Czy my mamy świadomość, że jak jest jakaś tam aleja, nazwa, nie, nawet w Płocku, Kilińskiego, Piłsudskiego, czy to nie, są aleje, czy aleja? W Płocku mamy tylko dwie aleje, powiem ci od razu. Pojedyncze, są, tak? Aleje podwójne. Kobylińskiego i Jachowicza i tylko te dwie piszemy wielką literą.
Pozostałe mamy Aleja Jana Pawła, czy Aleja Kielińskiego. Ja kiedyś, ileś lat temu zaglądałam właśnie do tych rozpisek takich Urzędu Miasta, gdzie jest wykaz ulic, tam jest taki ten zespół. To już było przed laty, ale w zasadzie jak się weszło do różnych dokumentów, to różnie to wyglądało, więc... A to chodzi, wiesz, o co? O te pasy ruchu, rozdzielone tym zielenią. Jeżeli jest te dwa pasy ruchu, mamy dwie jezdnie i rozdzielone właśnie tym pasem zieleni, to są aleje, a jeżeli nie ma czegoś takiego, to jest aleja. Czyli Kilińskiego jest aleja. Tak, tak. A kiedy pojedziemy do innego miasta... Znaczy, jeżeli, ale tak Kobylińskiego, tym, Jachowicza już, ale je... Bo jeżeli z tymi pasami drogi nie jest takim naszym tutaj akurat, nie wiem, przypadkiem czy celowym działaniem, żeśmy tak to sobie wykoncypowali, że jak jeden pas i tak dalej, jak z pasem zieleni, to aleje. Ciekawe, czy to jest taka zasada ogólnoobowiązująca. Tak, ogólnoobowiązująca. Tak? Czyli w każdym mieście możemy patrzeć, tak? To nie, to mnie tego uczono. O tym, znaczy ja to słyszałam, tę interpretację właśnie o tym pasie drogi. Ale ona nie jest, znaczy nie kojarzę jej z jakichś takich bardzo obowiązujących takich, prawda, jakichś przepisów, ale tego się trzyma. Znaczy może nie ma już potrzeby. Ja uczyłam się już też ileś lat temu, więc wiesz, te zasady są, no ale do tej pory obowiązujące, skoro pisownia jest nadal taka. No tak. A jak jest po zmianach? Państwo pozwolą spojrzeć jeszcze w te notatki, bo jak już tak mówimy o starych, nowych, no tak, mała ulica pozostaje, a cała reszta jest wielkimi literami. Ja trochę ci zamieszałam tą Maryją, przepraszam bardzo, ale faktycznie ja pracując w Urzędzie Miasta Płocka też byłam zobligowana do tego, żeby pisać prawidłowo i stąd tylko to pamiętam, tak to też na pewno bym nie wiedziała. Natomiast z tego, co ja kojarzę z przeczytania tego projektu uchwały, to zmienia nam się, jeżeli chodzi na przykład o nazwę mostu, tak, że w tej chwili mamy też takie dziwne rozróżnienie, bo most imienia Józefa Piłsudskiego, most mamy małą literą, ale już Most Solidarności, który razem stanowi bo nazwę własną. To jest integralna nazwa wtedy. Tak, to jest wielką literą, a chyba teraz już w ogóle będzie. No wydaje się, że tak, że już będzie literą, całość. Znaczy, tak, to jest duże uproszczenie w nazwach, tak samo w nazwach tych lokali gastronomicznych, czy nazwach konkursów. To było, proszę państwa, dość trudne, ponieważ jak na przykład ktoś nazwał sobie, jak sobie restaurację nazwał, czy firmę, to tak trochę musieliśmy jakby tego używać, choć niekoniecznie było to logiczne, czasami ortograficznie. A teraz na przykład w przypadku lokali gastronomicznych będą te wielkie litery we wszystkich wyrazach, z wyjątkiem tam przyimków i spójników. Czyli to się wydaje nam takie naturalne. Łatwiej będzie. Powiedz, w jaki sposób my, żuczkowie, użytkownicy języka polskiego, możemy przygotować się do tej zmiany, która jednak też zaistnieje w naszym życiu. Dobra rzecz, która jest tu przy okazji tego komunikatu i tej uchwały i tych zmian, że zostało też wprowadzone taki, nazwałabym, tekst ujednolicony, czyli wszystkie zasady pisowni i interpunkcji, takie scalone i te stare i te nowe, są w jednym dokumencie. Czyli nawet jeżeli mamy w domu, nie wiem, słowniki, które będą nieaktualne, jeżeli, nie wiem, w internecie znajdziemy, to nie wiemy, czy jest aktualne, to zawsze możemy zajrzeć do tych jednolitych zasad, które myślę, że one będą rozpowszechnione w wielu miejscach. Na razie na pewno są na właśnie stronie Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk i to jest ten taki scalony zbiór, czyli nie będzie tego efektu, jak mamy przy zmianach ustaw, czy teraz jak to dołożymy do tamtego tekstu, to jak to będzie brzmiało, tylko jest ten ujednolicony taki zestaw, czyli tym się możemy posługiwać, czyli to bierzemy, tam patrzymy i mamy te wszystkie zmiany. Natomiast obowiązujące, przypominam, od 1 stycznia 2026 roku. No i właśnie, tutaj jest problem chociażby dla nas dziennikarzy, bo co teraz, czy mamy pisać prawidłowo dopiero, znaczy prawidłowo, według prawidłowo zawsze, według nowej uchwały mamy pisać dopiero od stycznia 2026 roku, czy też Rada Języka Polskiego uznała ten okres za przejściowy i już możemy stosować nowe zasady, żeby wdrażać się do tego pisania. To znaczy właśnie, ja też tak pod tym kątem, tak litera po literze starałam się ten komunikat przeczytać. No właśnie, czy jest ten okres przejściowy? Wygląda na to, że nie. Ja dokładnie zacytuję, jak jest w tym komunikacie, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku. Natomiast myślę, że
taka, wydaje się, trochę kategoryczność jest potrzebna, chociażby ze względu, no jeszcze media, ale w szkołach, matury, egzaminy, klasówki, gdzie, no wiadomo, czasami to jest bardzo kluczowa sprawa, błąd, brak błędu. Więc taki został chyba przyjęty, dlatego taka po prostu zasada krótkiego cięcia, czyli do 30, jak z milenium, do 31 grudnia mamy to, a potem od 1 stycznia mamy nowe. Oczywiście przygotowujemy się do tego wcześniej, natomiast starego używamy do Sylwestra, a w nowym roku, 26, 1 stycznia, już zaczynamy według nowych zasad. I to odcięcie, wydaje mi się, jest tu konieczne. Czyli uczymy się na zapleczu, na razie studiujemy sobie te nowe zasady, przygotowujemy się do nich, a wdrażamy od 1 stycznia 2026. Tak, od strony praktycznej mam w semestrze zimowym studentów, studenci nowych mediów pierwszego roku mają kulturę języka polskiego i tam te wszystkie szczęścia i nieszczęścia właśnie w ramach tej kultury języka są, to jest na kolokwium właśnie pisownia nas, mieszkańców miast, ja to tak zawsze bardzo podkreślam, a państw i tak dalej. I właśnie większość tych wszystkich rzeczy, które tutaj są takie skomplikowane, to jakby ja wymagam. No i teraz mamy semestr zimowy od października, ale zaliczenie jest na początku lutego, pod koniec stycznia. Czyli to będzie wyjątkowe kształcenie, ponieważ to będzie takie kształcenie, jeszcze przez chwilę mamy tak, ale na kolokwium. No studenci patrzą praktycznie, życie życiem, ale co, jak na kolokwium. Czyli już kolokwium będzie po nowemu, tak bym to określiła. Mm-hmm. No to podobnie mamy z pisaniem pracy magisterskiej chociażby. Tak. Zaczynamy, już zaczynając pisać pracę magisterską, którą będziemy bronić w 2026 roku, należy uwzględnić nowe zasady, bo przecież nie będziemy potem cofać się do pierwszego, drugiego rozdziału i poprawiać tej pracy. No tak, albo tak rzeczywiście perspektywicznie już to planować, tylko ciekawe, jak do tego podejdzie taki promotor, który będzie to czytał w tym starym roku. Z takim zastrzeżeniem, przypisem. A praca doktorska, którą piszemy 4 lata, albo to jeszcze jest, dłużej. Albo jeszcze dłużej. Tak, To chyba trzeba już pisać właśnie z myślą, kiedy to ma szansę ujrzeć światło dzienne. Ponieważ tak sobie myślę, czy w ogóle któreś z tych będą użyte. Myślę, że nie da się tego ominąć, ponieważ nawet jeżeli mieszkańców miast i tutaj, czy nazw, nie wiem, na przykład jakichś tam geograficznych, tego nie będzie, ale nie z przymiotnikami, oczywiście, i nie słowami, to chyba nie ma takiej pracy, żeby to się nie pojawiło. To tu tak, trzeba być czujnym. Czyli, drodzy studenci, trzymamy za was kciuki, tak, żeby to wszystko ogarnąć. Myślę, że Agnieszka wam w tym wydatnie pomoże, przynajmniej jeżeli chodzi o płocką uczelnię. I Agnieszko, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Myślę, że niezmiernie przydatną i mam nadzieję na częstsze spotkania w naszym studiu. Bardzo się cieszę. Też mam nadzieję, że będziemy mogły spotykać się częściej, ponieważ tak jak mam wrażenie, tak dużo jest w sumie do omówienia. Natomiast tak jeszcze podsumowując, jeśli mogę, czym są błędy, jak uczestniczą, co to w ogóle jest błąd? I teraz błąd to jest nieświadome odstępstwo od normy, natomiast inna jest ciekawa rzecz. Są takie kategorie, więc go znawcy, są błędy rażące, czy tam usterki, czy te rażące, jak słyszymy, to jest rażący błąd. Z czym ci się kojarzy rażący błąd? Taki fest, byśmy powiedzieli. Szczerze, z komentarzami moich czytelników. Niemal w każdym. Ale pewnie są właśnie to takie bardzo wyraziste błędy ortograficzne. Zapisy fonetyczne. No wręcz. Więc właśnie, zapisy fonetyczne. Natomiast, w kategoriach językoznawczych błąd rażący jest taki błąd, który uniemożliwia skuteczną komunikację. Czyli jeżeli się komunikujemy, no tak tu w przypadku tych komentarzy czytelników, i jeżeli zrozumiesz sens, to nie jest to błąd rażący. Jeżeli z tego to jest tak napisane, że jakieś niezrozumienie mogłoby wyjść, tutaj książki podają takie dość, powiedziałabym, wyszukane, książkowe przykłady, kuje i kłuje. Czyli czym innym, tutaj jest tylko różnica w pisowni tego ły, czy jest kłuje ły, czy kuje przez, bez tego ły. Wielu ludzi w ogóle jakby nie dostrzega, że są takie dwie możliwości. Natomiast jest, za tym idzie różnica znaczeniowa, czyli kuje, nie wiem, kamień, kuje kowal konia podkuwa, to jest od tego kuje i tak dalej. Natomiast kłuje, czyli jakimś tam ostrym narzędziem, to kłuje, tak? Więc to się podaje za przykład tego rażącego błędu, które może powodować niezrozumienie. Myślę, że w przypadku tych komentarzy też może tak być. Natomiast generalnie myślę, że tak trochę trzeba powietrza spuścić z tego wszystkiego. To znaczy, ja na przykład bardzo
znaczy niedobrze jest wytykać ludziom błędy, o tak bym to powiedziała. Czyli kiedy jest taka dyskusja, na przykład jakaś taka internetowa i taki się znajdzie zawsze jakiś taki domorosły miłośnik ortografii i nie będzie brał udziału w dyskusji, tylko wszystkim błędy językowe wytykał, ortograficzne różnego typu. Tak szczerze mówiąc, uznajemy to za brak zasad grzeczności. No jest to niegrzeczne. Mhm. Są pewne oczywiście sytuacje, można komuś, żeby sobie poprawił swoje umiejętności, zwrócić uwagę, ale tak jak w przypadku wszystkich innych zachowań, no nie zwracamy komuś tak uwagi publicznie, żeby go ośmieszyć. Tak, tylko w prywatnej wiadomości, tak, jeżeli już. To tak, ale i tak samo jest z językiem. Czyli generalnie, żeby tak w ogóle więcej, ta intencja jest ważna. Czy my chcemy kogoś obrazić, czy to jest jakaś taka empatia w tym. Tu upatrujmy tego, tych najważniejszych rzeczy w komunikacji. Z ortografią sobie damy radę, interpunkcją. Ja jednak chciałabym, żeby nasi czytelnicy, nasi komentujący troszeczkę bardziej zwracali uwagę, ale to właśnie ze względu na semantykę, o której mówiłaś, o znaczenie, dlatego że chociażby brak przecinka czy znaku zapytania bardzo często zmienia kontekst. Jaka awantura znaczeń. Z tego może być. Oczywiście, więc o tym na pewno porozmawiamy sobie podczas naszych kolejnych spotkań. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. W moim studiu gościła Agnieszka Grażul. Również dziękuję. Do usłyszenia.